taniej masz. A tak, taniej masz. Bo w Lidlu są przeceny. A! Dobra, siema widzowie. Tutaj Olson, witamy was na moim kanale. Czemu tak dużo musi być? A czy was to denerwuje, czy nie? Bo ja tego nie rozumiem. A jak panda się zesra w prawdziwym życiu, czemu po sobie nie posprząta? W końcu jak posprząta, jak sra, to też umie posprzątać, bo to jest takie same umiejętności. Prawda, widzowie? Czy prawda, czy nie? Zesrasz się ty. Jak jeszcze nie subskrybujesz tego kanału i jesteś nowym na tym kanale, to właśnie to zrób, zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz więcej filmów z kamerką i w ogóle. I lajki też zostawij. To będzie bardzo miło, to dostanie serduszko przy każdych komentarzach. Wyprzedzę, bo w Media Expert taniej masz. A tak, taniej masz. Jaka to jest logika? Kurde. Jaka to jest logika? Zepsuło się coś, kurwa. Myślałem, że mam pustynię. Widzowie, potrzebujemy 3 drewna. O, ty bita pało. Ten film jest przeznaczony dla dzieci. Kurde, nie było. Patrz mi wełna w sumie. Zawraca się po wełnę w tej sekundzie. Szybciej do cholery. Kop. I do widzenia. O, ten biom jest zajebisty, ale ja pamiętam, jak miałem tam 6 lat albo 5 i grałem w Minecrafta za pierwszym razem, nie? Widzowie. I taki sam dosłownie biom był. Takie same było wszystko. Tylko że tutaj to miało dziurę. Tak było. No i co? Teraz tak samo. I się tak rozglądałem pod tym drzewkiem, wykopałem go. To na mamie telefonie, bo wtedy nie miałem. Jedno drzewko, drugie i trzecie. Wykopałem, nie? No i tak jak wobec. Nie zobaczyłem aksolotla, ale tu przy tym był żółw i panda, nie? No i jako dziecko. Pomyślałem, że jak wezmę to, co się karmi z żółwia i pandę, czyli bambus i taki spod wody. Ale nie mogę. I teraz chciałem to zebrać, nie? Problem. Nie? Będę teraz opowiadał, bo to jest za groźnie. I nie, wziąłem sobie to, bo i ciągle tego chciałem, a to nie było to. W końcu zabiłem żywia jednego. Potem wziąłem bambusa. Myk. No chyba cię pogrzało. Nie? Połączyłem tu, dałem je. Co się gapisz? Wypieprzaj mi stąd. Bezczelny typ. Nie?
Dobra, połączyłem to. Wziąłem to, co się żywia i obok była panda. I bambusadę. Ta panda zaczęła, kurczę, się na plecy tak kłaść. Ja powiedziałem, no cholera, ona rodzi, nie? Ja mówię, trzeba ściągnąć młody na karetkę. Ściągnąłem młody, ale nie wiedziałem, jak to się robi. Wziąłem, wykopałem trzcinę. Skraftowałem cukier. Myślałem, że to tableczka. Apteczka. Dałem jej, biłem ją tym 4 razy. Ja mówię, nie chcesz żreć, to będziesz chora. Uciekłem. Potem zobaczyłem kolejną pandę i żółwia. I potem od nowa była ta sama historia. I potem jak skończyła się ta sama historia od nowa, nie? To znalazłem wioskę. Na innym świecie. Znalazłem na innym świecie totalnie wioskę. I to było totalnie przypadkowe, nie? To było wtedy posrane jakieś. Śmieszne to jest. Jak znalazłem tą wioskę, byłem malutki. I jako, że dziecko myśli mało, a ja to już w ogóle, to chciałem w tej wiosce zrobić jakąś rozróbę. A jako, że oglądałem jakieś głupoty, że trzeba zawsze spalić wioskę, to szukałem żelaza. I jako, że byłem głupi, znalazłem żelazo. 2 żelaza, jedno wykopałem drewnianym kolowym do cholery, a druga to już tym wykopałem tą drugą rudę żelaza kamiennym kilofem. I jako, że byłem ten głupi, to zamiast wykopać żwiru, to wykopałem węgiel. I próbowałem skraftować zapalniczkę. I mówię, do cholery, co jest grane? Co się stało? Wszystko. Ten, coś tam. W ogóle jakieś kurde odpały miałem. Mówię, mama, zainstalowałem Minecrafta, to jest jakiś debilny i w ogóle, nie? Ta mama się wkurzyła, że mówię debilny, bo byłem w końcu dzieckiem, bo byłem mały i wtedy nie mogłem takich rzeczy do cholery mówić. Teraz to mogę słuchać piosenek z przekleństwami, to w sumie każdy może. Mogę przeklinać, ale nie chcę, bo to jest złe. Złe jak cholera. Właśnie to zrobiłem. Czy mi się wydaje, czy to jest? O kurde! Pana to. Ale to jest piękne. I wyobraźcie sobie, że to jestem, że ja w Minecrafcie jestem teraz w prawdziwym życiu. Bo ja jak jadę do gry, bo będę do Grecji leciał. Nad morze. Nie wiem do jakiego miasta, ale będę leciał. Nie, tato mówili tylko, że lecimy do Grecji, synu. Synu, pakuj manatki, lecimy do Grecji! Nie? I lecimy do Grecji. Gdzie? Żygał się chłop. Dobra, myk taki robimy, jak ktoś cię atakuje. Robisz taki myk, wtedy taki myk. I taki myk. I teraz, dobra, jako że byłem takim kurczę gobobaskiem, co serio nic nie umiał. Nie wiedziałem,
Ile to 7 razy 7? Teraz już wiem. Mogę wam powiedzieć 49. A jako, że byłem takim bobasem, no mówiłem już to, nie? I to próbowałem w prawdziwym życiu w basenie znaleźć żółwia. I potem do lasu poszedłem i próbowałem znaleźć pandę i wziąłem trawę i wziąłem patyk. I czy mi się wydaje? Czy lak Minecrafta? Wydaje mi się. Dlatego tyle tych debili. No nie. I potem, jak już swoją robotę zrobiłem, byłem z siebie dumny. Oczywiście będzie 20 minut. Nie 20. On będzie trwał. I nie, ten będzie film trwał 40 minut. W sumie 21. Za 10 minut się kończy, nie? Jak byłem tym głupim dzieckiem, to się wkopałem, jak szedłem na jeszcze inny świat. Wziąłem patyka, zrobiłem. Trawy wykopałem. Fajdalnie na te składniki. Nie? I wykopałem trawę. Nie wiedziałem, co to wtedy trawa. Wtedy myślałem, że to jest jakaś technologia z wymiarowi. Nie? Jak już potem wieczorem 21, jak szłem spać. Nie? To powiedziałem jeszcze chwilę. I potem poszedłem tu spać. Ja jak to dziecko. Właśnie zrobiłem tak jak teraz. Właśnie kopałem się tak jak teraz. Znalazłem kobla. 5 lat później byłem w jaskini. Patrzę za siebie, a tam creeper wybucha, ginę i mówię: ja pierdzielę, dra się na cały dom, że zginąłem, no kurde. I w ogóle. I oczywiście, co by taki boba zrobił? I dosyć się wkurza ciągle. Co? Trzy serca! Run. Chłopca po drzewa skacze, nie? I do morza. Ja pierdzielę, nie? To se trafiłem? Która godzina? Za 7 minut kończymy ten filmik. I w ogóle ile mam procent? Pod wodę trochę iść. Troszkę! O tak pod wodą i żebym mógł oddychać, o tak. I to jest mój sposób pływania, nie? W sumie zaraz kończymy, za minutkę gdzieś. Ale gonga dostało. Delfin.
Anton Milec się utopił. Wiecie, jaką grę wam polecam? Polecam wam grę Stumble Guys. W grze Stumble Guys można grać rundki. Można wybierać te skiny. Można w sklepie, do sklepu, nie? Darmowe rzeczy, tu można mać za darmo coś, tu masz różne rzeczy. I w ogóle. Możesz wszystko. Grasz rundkę, nie? Klikasz zagraj. Wyszukiwanie pokoju. I wyszukuję ci grę. I teraz będzie. Taka gierka, nie? Wytłumaczę, o co wchodzi w tej gierce. Że mam ma... Oh no, pink. Pink. W tej grze chodzi o to. Musicie wybierać se klocki, stawać na te żółte i musicie wybierać. No widzicie, to jest na przykład zielone i spadłem, bo to nie ten kolor. I musimy iść, nie? Tutaj na przykład możemy, musimy dojść tam. Ja tej grze daję oczywiście. Ja tej grze oczywiście daję 5 gwiazdek. Tylko, że jeden minus jest. Są reklamy. Takie jak się gra nawet, co są. A ja bym chciał, żeby nie było. Dobra, no to więc siema, cześć.